Dzień dobry, Monika Taranczewska, witam w programie Goście Dnia, a moim gościem jest dzisiaj Izabela Kloc, europoseł do Parlamentu Europejskiego z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Pani poseł, zacznijmy od sytuacji i kolejnej wojny w naszym, że tak powiem, bliskim otoczeniu. Izrael po ataku Hamasu. Już pierwsze interwencje były. To też z pani jakby inicjatywy ta interwencja Tak, rzeczywiście to jest bardzo trudna sytuacja dla Polski również, bo widzimy sytuację ogólnoświatową, patrzymy na te wszystkie źródła konfliktu, które są w świecie. Ten konflikt w Izraelu na pewno nie jest dobry absolutnie również z punktu widzenia naszej obronności i całe szczęście. Ja tu całe szczęście mówię, mamy rząd Prawa i Sprawiedliwości, który dba o nasze granice. Możemy sobie wyobrazić, jeżeli Stany Zjednoczone zostaną zaangażowane w tamten konflikt, co się będzie działo u nas. I to na ten konflikt trzeba też w taki sposób spojrzeć. Więc przede wszystkim my jesteśmy przygotowani na obronę naszych granic. To się działo przez ostatnie lata. Tego dokonał rzeczywiście rząd premiera Morawieckiego z pełnym poparciem inicjatywy pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. I im możemy dzisiaj dziękować za to, że jesteśmy przygotowani do każdego konfliktu. Czyli nic nie jest w stanie nas zaskoczyć. Nie. Natomiast w Izraelu, no rzeczywiście sytuacja kuriozalna. Służby bezpieczeństwa poniosły tam absolutną klęskę, że nie wiedziały wcześniej, czy tak się mówi, że nie wiedziały wcześniej, że do takiego ataku dojdzie. A niestety tam zostało również uwięzionych sporo naszych polskich obywateli. Ja w niedzielę miałam bezpośredni kontakt z księdzem Bąkiem, znanym w naszej archidiecezji, bo on był przez lata dyrektorem Caritasu i tam w Betlejem cała grupa jego czeka na samoloty, które dotarły już do Izraela i w tej chwili musi nastąpić... Mówimy o Herkulesach. Tak, mówimy o Herkulesach. Musi nastąpić to takie bezpieczne przejście tych ludzi, przewiezienie kontakt? Tych ludzi bezpiecznie do Tel Awiwu, no bo to jest w tej chwili i rozmawiałam z panem premierem Mateuszem Morawieckim, jest to wszystko pod opieką właśnie rządu i ja wielką mam nadzieję, że Polacy bezpiecznie dotrą do Polski. Tam jest ponad 1000 Polaków, którzy podróżują, bo to jest dalej okres podróży, jedni podróżują tam między innymi dlatego, że religia, wiara, kultura i chcą poznawać tamte rejony tak. I tam zostali. I teraz, czy tak. Wy macie kontakt tak, z tymi tak. ludźmi? Tak, mamy kontakt. Ja mam kontakt właśnie z księdzem. Oni są na razie bezpieczni w hotelu, nie ruszają się ich bezpieczeństwem. Ale strach jest. Natomiast jest przede wszystkim najważniejszy moment, żeby ich z Betlejem przetransportować na lotnisko. I to jest bardzo trudne. To tu musi być już ingerencja rządowa, międzyrządowa ingerencja, która doprowadzi do tego, że oni bezpiecznie dotrą na lotnisko. To jest kolejne wyzwanie, a już jesteśmy też na prawie finiszu kampanii wyborczej. To, co się dzieje teraz, czyli sytuacja z Ukrainą, sytuacja ze zbożem na Ukrainie, z wojną, która tam jest, teraz wojna, która jest w Izraelu, to wszystko się spiętrzyło na ostatni tydzień kampanii. No tak można powiedzieć, że ten konflikt jest absolutnie poważny w Izraelu i trzeba mieć przede wszystkim na uwagę to, ja tu powiem już bez ogródek, co by mogło się wydarzyć, gdyby rządziła opozycja. Dzisiaj nie mielibyśmy nic, żadnego bezpieczeństwa. Nie mielibyśmy muru na granicy, nie mielibyśmy uzbrojonej armii, nie mielibyśmy bezpiecznego, nowoczesnego sprzętu obronnego. Także chwała Bogu i wyborcom Polski, sprzed 4 czy 8 lat, że wybrali jednak Prawo i Sprawiedliwość. A sprawa migracji jeszcze. Kolejna sprawa, która jest niezwykle głośna w tej chwili i bardzo mocno stawiana przez rząd polski, absolutnie nie ma zgody na nielegalną imigrację z krajów Afryki, Azji, nie ma zgody na to, aby były kwoty, jeśli chodzi o obowiązkowe rozprowadzanie migrantów. Natomiast z aferą wizową, która była. Ale ja nie wiem, co, myślę, że to pytanie w tym momencie, no ja już kiedyś opowiadałam o aferze wizowej, myślę, że to jest w tej chwili taki promil jakiejkolwiek działalności, że myślę, że ten temat
kompletnie nie powinien teraz funkcjonować w tym momencie, kiedy mamy pakt migracyjny, w tym momencie, kiedy mamy wojnę w Izraelu, kiedy jest rzeczywiście na świecie robi się niebezpiecznie. Dzisiaj na przykład rząd niemiecki finansuje organizacje pozarządowe, które zabierają tych uchodźców z Afryki na Morzu Śródziemnym statkami do brzegów Unii Europejskiej. Rząd niemiecki, który z jednej strony już rzeczywiście chce doprowadzić do szczelności granic, a z drugiej strony finansuje dalej to zawołanie Angeli Merkel, przyjeżdżajcie do nas. I Włochy w tej chwili mają też ogromne problemy z tym. I tu doszło na ostatnim szczycie nieformalnym premiera, gdzie premier Mateusz Morawiecki, dzięki niemu udało się w konkluzjach w ogóle nie umieszczać sprawy imigrantów i sprawy tej nielegalnej migracji. My musimy absolutnie tam, w Brukseli, ostatnio w Hiszpanii, bo taka jest prezydencja, musimy absolutnie mówić stop nielegalnej imigracji, musimy uszczelniać granice, musimy również zmniejszać ten socjal dla tych imigrantów, bo oni tu przyjeżdżają przede wszystkim nie do pracy, tylko po socjal. A jak się zachowują, no to te burdy, te sytuacje grozy, bym powiedziała, w wielu państwach europejskich, tego nie chcemy mieć w Polsce. I my to zapewniamy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd premiera Mateusza Morawieckiego zapewnia, że takich sytuacji w Polsce nie będzie. Czyli Polska będzie bezpieczna. Jest bezpieczna. Jest bezpieczna i będzie bezpieczna, ale no to też zależy. Jesteśmy tuż przed wyborami, powiem jasno, to zależy od obywateli polskich, od tego, w jaki sposób zagłosują w niedzielę. No właśnie, do niedzieli mamy mało i dużo czasu, bo jesteśmy już na początku tygodnia, a niedziela zbliża się. I teraz chciałabym jeszcze nawiązać do konwencji PiS-u w Katowicach, do dużej konwencji, dużego spotkania w Spodku, które miało miejsce. Wszyscy najważniejsi politycy. Wiemy, śledziliśmy to, nasi widzowie pewnie również, bo byliśmy tam z kamerą. Najważniejsze słowa, które tam padły. To przede wszystkim słowa programowe. Pokazaliśmy, co zrobiliśmy do tej pory w sprawach społecznych, gospodarczych, właśnie tych obronnych. Polska jest bezpieczna. Bezpieczna Polska to nasze główne hasło i bezpieczna pod każdym względem. I ten przekaz idzie z tej konwencji. Oczywiście też jest kwestia pytań referendalnych. Bardzo mocno apelujemy o to, żeby Polacy poszli do wyborów i zagłosowali, żeby się zapoznali z tymi podstawowymi. A opozycja mówi nie. Jak będziecie z tym walczyć? No właśnie, jak opozycja i opozycja teraz mówiąc nie, żeby nie głosować w referendum, pokazuje, co zrobi. Co zrobi, jeżeli by, nie daj Boże, wygrała. Migracja. Absolutnie. Będziemy tutaj mieć bardzo duży zalew migrantów. Kwestia granic Polski. Mur. Przecież opozycja mówi wyraźnie, że ten mur jest niepotrzebny. Tak? Kwestia emerytur. Opozycja otwarcie mówiła, mówi i cały czas podkreśla, że wiek emerytalny będzie podwyższać. Jest bardzo wiele tematów, z którym się absolutnie nie zgadzamy, ale Polacy dzisiaj już wiedzą, że to referendum jest bardzo istotne. Również w sprawie paktu migracyjnego, dlatego, że o tym mówiliśmy w Parlamencie Europejskim właśnie w zeszłym tygodniu w Strasburgu, że to Polacy zdecydują, czy chcą migrantów z krajów Afryki i Azji w Polsce, czy nie. To Polacy w referendum Polacy zdecydują. W referendum będą decydować, będą pobierać kartę lub nie, bo tu też jest duży spór o to, ale w tym samym czasie, kiedy była konwencja PiS-u w Katowicach, w tym samym okresie był też Wielki Marsz Miliona Serc w Warszawie. I tak, tam... to był Wielki Marsz Miliona Serc, ale tak naprawdę to, co żeśmy widzieli, te obrazki, te hasła, które tam były, to był Wielki Marsz Nienawiści w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości. Nasza konwencja była pozytywnym przekazem. My nie krzyczeliśmy w takich obrzydliwych, okropnych haseł w stosunku do Donalda Tuska. My rozmawialiśmy poważnie o problemach Polaków, o tym, jak je rozwiązywać, jak zabezpieczać najważniejsze potrzeby Polaków. Czyli te głosy... Przede wszystkim bezpieczeństwo granic, bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo energetyczne. Czyli te głosy, te hasła, które tam były, to jak chcecie przekonać tych ludzi, którzy jednak pojawili się w Warszawie, do tego, aby zmienili zdanie, bo
wydaje się, że te osoby będą głosować za opozycją. Jak jednak zmienić zdanie, żeby zagłosowali na Prawo i Sprawiedliwość? Czy już jesteście tak pewni, że wygracie? Scena polityczna Polski w pewnych procentach jest jasna. Jest grupa, która jest skłonna zagłosować za opozycją, ale jest ogromna. Ogromna grupa Polaków, która widzi... Tej ogromnej grupy nie widać. Ona siedzi i ona wie, że ona będzie na was głosować? Ale jak nie widać tej grupy? Bo te osoby wyszły na ulicę, te osoby były w Warszawie. Ale my marszu nie organizowaliśmy. Organizowaliśmy ogromny wiec, na którym było, wydaje się, 20 tysięcy ludzi w Spodku, w Katowicach i bardzo się cieszę, że właśnie Prawo i Sprawiedliwość docenia Śląsk i to właśnie tutaj na Śląsku, gdzie również kandyduje z jedynki premier rządu polskiego, który tyle zrobił i takie ma osiągnięcia w swojej działalności jako premier rządu. I to pokazuje siłę. Śląsk jest godny i warty tego, żeby tutaj spotkała się wielka rzesza Prawa i Sprawiedliwości. To zrobiliśmy. Śląsk jest ważny dla Polski, Polska jest ważna dla Śląska i o tym cały czas mówi premier Mateusz Morawiecki. To się rzeczywiście udało. Spodek wypełniony po prostu po brzegi. Naprawdę dawno Spodek nie miał tak wspaniałej, cudownej publiki. To była publiczność, to byli ludzie Prawa i Sprawiedliwości, którzy zamanifestowali również swoje wielkie poparcie dla reform rządu Prawa i Sprawiedliwości, dla tego, co do tej pory uczynił ten rząd dla ludzi, ale też zamanifestowali to, że chcą dalej, by ten rząd rządził. I na tej konwencji PiS-u byli najważniejsi politycy właśnie Prawa i Sprawiedliwości, którzy popierają w różnych spotach Julię Kloc-Kornacką do Sejmu, właśnie w tych między innymi spotach wyborczych, a tutaj powiem, że to jest pani rodzina. No właśnie, rodzina, to jest moja córka Julia, tak. Kloc, przecież znana państwu, bo jest od dwóch kadencji radną Sejmiku Województwa Śląskiego, tutaj pracuje, na tym terenie działa, wiele spraw udało jej się w Sejmiku dla ludzi zrobić. No teraz no myślę, że czas, by weszła do tej większej polityki, tym bardziej, że takiej osobie jest o wiele łatwiej. Czy te największe nazwiska, które ją poparły, pozwolą na to, aby zdobyła te głosy i przeszła do Sejmu? To nie chodzi o to, czy zdobędzie głosy, ale jeżeli zostanie posłem, to jednocześnie ma drzwi otwarte, niczego nie musi wyważać. Ma drzwi otwarte do tych ludzi, którzy dzisiaj rządzą Polską. Ja wierzę, że Prawo i Sprawiedliwość wygra te wybory i będzie kontynuowało swoje bardzo dobre rządy. I wtedy, jeżeli Julii państwo zaufacie, to wtedy ona, zresztą tak jak i ja w poprzednich latach, teraz jestem w Parlamencie Europejskim i nie ukrywam, że w niedzielę chociaż przyjęłam kilka interwencji tutaj z tego terenu, bardzo poważnych, bardzo bym powiedziała osobistych. Ja nie mam w tej chwili takich możliwości, żeby tam w Warszawie stukać do ministerialnych drzwi, czy dzwonić, czy interweniować, bo takiego prawa nawet nie ma. Ale właśnie Julii byłabym w stanie rzeczywiście powierzyć wszystkie ważne rzeczy tego regionu. Ona by to potrafiła wszystko dla nas, dla was załatwić, dlatego że ona ma już doświadczenie, jest radną sejmiku, wiele zrobiła. No właśnie, bo wiemy, że w sporcie też mocno, jeżeli chodzi o kwestie sportu. Tak, była przewodniczącą przecież długie lata Komisji Sportu, Turystyki. Tutaj myślę, że kluby sportowe dużo skorzystały z tego, że właśnie tam zawsze te działania prowadziła. Teraz zbierała chociażby różnego rodzaju inwestycje, czy projekty inwestycji, które trzeba było poprzeć z takiej pozycji regionalnej, ale też nie ukrywam i sama zabiegałam i rekomendowałam wiele inwestycji, które teraz w ramach tego projektu, programu inwestycji strategicznych zostało zrealizowanych. Na ten region przecież mamy 415 milionów złotych na program inwestycji strategicznych. To są duże pieniądze i w tym również pomagała Julia, aby zebrać te najważniejsze z tego terenu inwestycje i przekazać swoje rekomendacje, moje rekomendacje właśnie do Warszawy. Młode pokolenie, które młodzi
znaleźliby swojego odpowiednika właśnie w Sejmie. No tak, ja myślę, że też została w pewnym sensie poproszona o to, żeby być na tej liście, żeby kandydować. No właśnie. Miała ostatnio już 19 tysięcy głosów do sejmiku, dostała bardzo duże poparcie. Czy to państwa prawda, że to jest poparcie tego, też również z samej góry? Ale prezes Kaczyński, tak, i premier Jarosław prezes Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki osobiście prosili ją, aby zechciała tutaj kandydować również do Sejmu z tego terenu. Biorąc pod uwagę też i jej zaangażowanie, znają ją przecież, znają również moje zaangażowanie. Julia jest taka, bym powiedziała, podobna. Jak ja się już za coś biorę, to robię. Koniec. Tak jak udało się uratować kopalnię przed zamknięciem w 26 roku, mówiłam już ostatnio, kopalnie metanowe. Tak, jej też można właśnie polecać bardzo poważne, ważne zadania. Więc jak jeszcze się ktoś zastanawia, to będzie mógł zobaczyć właśnie spoty, w których najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości popierają panią Julię. Będzie można też ją lepiej poznać, jeżeli ktoś jeszcze się waha, bo tak jak mówię, 15 października za kilka dni. Bardzo pani dziękuję w takim razie za tą naszą rozmowę dzisiaj. Przypomnę, gościem był poseł do Europarlamentu Izabela Kloc. Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu serdecznie. Do widzenia.